Witajcie, witajcie w kolejnym już odcinku. W kolejnym już, co ja znowu gadam, zawsze muszę tak spieprzyć coś. Dobra, bez przedłużania, kolejny odcinek, po prostu witam was wszystkich, zapraszam do oglądania, ho, ho. Dobra, oczywiście moje śmieszki na bok, chociaż nigdy śmieszków za wiele w filmach, bo musi się tu coś ciekawego dziać, prawda? Coś nam się odblokowało, nic nam się nie odblokowało. Zobaczmy sobie statystyki po zainstalowaniu tamtej części specjalnej od TJ-a, prawda? Unikat to jest. Otóż po tym nasze Subaru ma 5 kreseczek prowadzenia, 5 prędkości maksymalnej i 4 przyspieszenia. Honda natomiast... Shit, what the fuck? Honda ma za to tylko mniejszą prędkość maksymalną. No cóż... Nasz Nissan Sentra nadal ma słabe prowadzenie. Nasz Lancer ma słabe to i to, okej. Nasz Hyundai nie jest już tak szybki. Znaczy, w sumie nie był, bo był wolniejszy od Subaru, nie? Więc zostajemy na razie przy Subaru, oczywiście. Subaru jest na razie takim naszym najlepszym samochodem. I co my mamy? Mamy tutaj Sprint, Drift i Drag. No to jedziemy po kolei. Sprint. Poziom trudny. Patrzcie, jaki śmieszny Ford Focus. Ogólnie nie, dobra. Bo zdawało mi się, że nie ma tutaj takich winyli i tylko tutaj były. Ale okej, teraz sobie przypomniałem, że chyba są takie, nawet miałem je. Pamiętam, na samochodzie. Takie fajnie wyglądały. Okej, mieliśmy dobry start, oczywiście Subaru zarzuca trochę na prawo. Jak właściwie chyba każdy samochód w tej grze, który ma napęd na 4, to jest trochę śmieszne. Skyline'a też tak właśnie zarzuca śmiesznie. Eclipse'a chyba też. Czy jakiś tutaj jeszcze ma napęd na 4? Nie byłbym pewien. Tutaj jest bardzo dużo samochodów z napędem na przód. I też co nieco z napędem na tył, jak Mazdy czy Honda S2000. No. Ogólnie tak jak teraz siebie słucham, to tak doszedłem do wniosku, że dużo gadam o tych napędach, że o Jezu, ten ma taki, jakbym się znała, ja się właśnie nie znam za bardzo i naprawdę nie jestem pewien, czy ja to co mówię tutaj wszystko jest prawdą czasami. Na przykład nie wiem, czy wersja GSX tego Eclipse'a na pewno ma napęd na 4. Bo się na Eclipse'em nigdy tak nie interesowałem, jak na przykład Evo, i wiem, że Evo ma napęd na 4, Subaru wiem, że ma napęd na 4, Skyline wiem, że ma napęd na 4, Mazdy wiem, że te co lubię mają napęd na tył, Hondy mają na przód, no, ale nie wszystko naprawdę wiem i często się mogę pomylić. Ale nie uważam tego za coś złego, po prostu mówię to, co gdzieś słyszałem, widziałem, albo co przypuszczam. Nigdy nie mówiłem nic, że to, co mówię, jest prawdą, więc nikt mi nie może nic zarzucić. Najwyżej mnie można poprawić. Ty Peugeocie, kurde. Ja nie papieżaku. Przepraszam, nie powinienem poruszać takich tematów. Udajcie, że tego nie powiedziałem. Ale w sumie, no zobaczcie, JP, czyli skrót od imienia i nazwiska kogoś, no kogo tutaj lepiej nie wspominać, bo będzie gówno burza albo coś. Oh shit, mam nadzieję, że mnie nie wyprzedzą. O, jest, dobra. JP, czyli, no wiadomo, skojarzcie sobie, JP2 GMD może ktoś kojarzy, nie? Taki skrót. Ale JP to też jebać policję, jestem Polakiem. I też tak mi się skojarzyło, że może być też jadę Peugeotem. Fajnie, nie? Bo właśnie tak niezbyt jak dla mnie. I widzicie to? Ostatni jechał Chad. A tak się składa, że w przyszłym roku, jak i chyba w tym, bo chyba co roku jest taki festiwal, Chad Festival. Fajnie by było, jakby jakieś fajne zespoły, które lubię oczywiście, tam były. Może bym wtedy się wybrał. Chyba to będzie jakoś latem. Cóż, tymczasem zbieramy sobie nagrodę. Chociaż nie wydaje, nie wydaje... Z tego co mi się zdaje, to... No dokładnie, nic nie wygrałem.
będziemy tylko na okładce czasopisma. Pff. No i tyle z tego mamy. Tej awans na 9 miejsce w rankingu Sprinta, ta i nagle jakieś magazyny na nas piszą, bo jesteśmy, kurde, co? No, Hot New Sprint Racer, is he for real? Kurde, piszą o nas w gazetach, że w nielegalnych wyścigach się ścigały. Padło im na mózg, czy co? Dobra, ostatnio się Subaru spisało bardzo dobrze na drifcie. Znaczy, no może nie bardzo dobrze, ale całkiem nieźle. I nawet zarzucało mu ten tyłek. Więc pojedziemy sobie znowu Subaru, oczywiście, na trudnym. Ogólnie drifty to jest coś, co w tej grze akurat jest fajne. I najlepsze były właśnie drifty w Need for Speedach. W innych grach mnie po prostu drifty wkurwiały, jak były. Chociaż nie. Powiem wam, że chyba w Juiced 2 Hot Import Nights, swoją drogą, całkiem spoko gierka, jak i pierwsza część tej gry, choć sterowanie samochodów tam jest, no, po prostu pojebane i nie wiem, kto to wymyślał. Ale cóż, w dwójce Juiced właśnie też były drifty i były typowo arcade'owe i się nawet przyjemnie driftowało. Co do samej jazdy samochodów w Juiced 2, to nie jestem pewien, bo nie pamiętam, nie grałem w to też tak dużo jak w Juiced 1. Ale w Juiced 1 na przykład samochody się zachowywały tak. Łatwo było tam wpaść w poślizg, nie powiem. Co czasami się przydawało, ale zwykle nie. Otóż tam było to na zasadzie tak. Jedziesz samochodem z napędem naprzód, wyjdziesz z zakręty bez większych problemów, jeśli odpowiednio zwolnisz i te sprawy. Czasem nawet nie trzeba było zwalniać. I nie wpadasz w poślizg, oczywiście trakcja jest dobra, koła się nie ślizgają. Ale inaczej jest już, jak jedziesz samochodem z napędem na 4, bo to już bywa różnie. I naprawdę możecie tam czasem tak obrócić wtedy, że po prostu tylko takie, what the fuck, co się właśnie stało? Ale najgorzej jest z samochodami z napędem na tył. Bo po prostu jedziesz, nie wiem, z 80 na godzinę, wchodzisz w nie taki ostry zakręt. No powiedzmy, o tutaj jak teraz skręciłem, nie? A twój samochód się potrafi obrócić od tego o 180 stopni. I dlatego ja nie mam nerwów do gry Juiced. Jedynki oczywiście, bo naprawdę nie pamiętam, jak jest w dwójce, ale pamiętam za to, że było lepiej. Było lepiej, to tyle. Dlatego oczywiście gram w piękne Need for Speedy, te starsze, bo to jest naprawdę coś zajebistego, nie? Wiadomo. I moim zdaniem nic... O Jezu, co ja z tą klawiaturą robię? I moim zdaniem nic nie pobije tego klimatu, tej grywalności, po prostu przyjemności z rozgrywki w te stare Need for Speedy właśnie. Do Carbona to były po prostu cudne gry. Nie mówię, że później były złe, ale coraz gorsze moim zdaniem. Jedynie ratuje tą serię, ten ostatni Need for Speed jako tako, bo jest całkiem niezły. No. Tymczasem wygraliśmy winyl ACT, $300, poziom drugi, końcówek wydechu, jej, możemy sobie zmienić wydech. How nice. No dobra, no to skoro mamy już ten wydech, no to czemu by nie? W sumie taki jakiś wąziutki, strasznie niesportowo wygląda. A co tutaj możemy sobie? Możemy sobie zrobić pojedynczy albo podwójny. No cóż, do Subaru mi się jakoś nie widzi podwójny, więc weźmy sobie Frenzy albo Vortex. Vortex mi się znowu kojarzy z inną grą, Life is Strange, bo tam było coś takiego jak Vortex Club. Swoją drogą polecam Life is Strange, to jest naprawdę zajebista gra, coś typu The Walking Dead. Okej, okay, jako że to jest Subaru i jako że mi się nie podoba w tym tłumiku to, że nie ma tego, jak to się nazywa, no to co jest tutaj, nie ta sama końcówka, ta świecąca, tylko wiecie, to jest za nią zaraz. To jest w kształcie tej końcówki i nie wystaje, a to mi się bardziej podoba. Nie wiem, jak to nazwać, to nie jest katalizator, ale tylko to mi się narzuca na myśl, ale to nie powinno się chyba nazywać katalizator i się tak raczej nie nazywa. No dobra, jedźmy draga, zostańmy w Subaru, bo Subaru jest na razie jak najlepszy.
Znaczy jak najlepszym. Jest najlepszy po prostu. Widzimy, tutaj mamy napisane, że Todd jeździ Lancerem, więc zobaczymy, co jest lepsze. Evo? Znaczy kurde, to nie Evo, zapomniałem. Lancer czy Subi? Zobaczymy. Trudny wyścig. Trudny wyścig, co ja znowu gadam? Ja pierdzielę. Trudny poziom. Dokładnie tak. Ale jest w sumie późno, więc nie dziwię się, że tak gadam. Dobra, jedziemy. Piękny ekran ładowania, jak zwykle tutaj Nissan Sentra z jakimś cholernie szerokim bodykitem. Dobra, może nie cholernie, ale wyglądał nie za fajnie moim zdaniem. Dobra, będzie perfekt, będzie. Nie, była dobra zmiana, jeszcze puściłem gaz po... O Jezu, ale ma dziwny ten... Okej, jakoś się udało. Oh shit, nie, muszę zrobić restart, bo... Naprawdę. Zesrałem to. Znaczy zesrałem, zjebałem. Teraz też zesrałem, dobra, jeszcze raz, raz. Czemu znowu powiedziałem zesrałem? O Jezu. No nie, no co ja robię? Ja pierdzielę, jeszcze mnie ten pociąg na początku tak wkurwia tutaj. Nie dość, że słyszę pociągi w domu. Znaczy... bo mieszkam blisko peronu. Znaczy dworca. Przepraszam. Nie peronu, bo peron to już na dworcu jest. Dobra, myślę, że właśnie zepsułem wyścig, ponieważ nie dałem nitro wtedy, kiedy on... Ale on jest debilem i... O Jezu, ja też. No dobra, ale on był bardziej debilem, bo wjechał prosto w tamtego trafika. I widzę, że muszę dać tutaj nitro szybciej, bo... Nie mam aż o tyle lepszego przyspieszenia, żeby im odejść, więc muszę dać zaraz po trzecim biegu nitro. Okej. Zepsułem. Mogłem mieć perfekta na luzie, ale za wcześnie zmieniłem. Nie wiem dlaczego w sumie. Okej. Teraz trzeba uważać tylko już na samochody. Ten pojechał. Właśnie często najlepiej jest jechać środkiem i najwyżej zmienić, ale myślę, że tym środkiem zawsze najrzadziej się trafia w samochody nadjeżdżające z boku, czy to z przodu. No i wygraliśmy Focus na końcu. Poziom drugi koloru szyb oczywiście sobie od razu zamontujemy. O, tak szczerze to fanem nie jestem montowania, czy montowania, kolorowania szyb w samochodach i mi się to niezbyt podoba i kiedy tylko mogę, to biorę czarne. Żadne inne kolory mi się jakoś nie podobają, choć niebieski wygląda całkiem w miarę okej. Czerwony? Nie. Dobra, bierzemy czarny, bo czarny jest fajny. Czarny jest lepsze, pamiętajcie. Tak swoją drogą to... Zmienienie tej maski na fabryczną, żeby dać winyle, mi pewnie obniżyło reputację. Dokładnie tak. Dobra, wiecie co, myślę, że zostanę przy tej, bo to jednak dość dużo daje. Chociaż nie ma tutaj znaczenia tak naprawdę za bardzo ta reputacja chyba, bo nie jestem pewien. Ale okej. Mamy mistrzostwa i te mistrzostwa to będzie ostatni event w tym wyścigu. Nie wiem, co ja gadam w tym odcinku, bo naprawdę plącze mi się język strasznie. Jeszcze mam zatkany nos, więc nie jest lepiej i muszę oddychać przez usta, więc jak dużo gadam, też się duszę. No dobra, nie duszę, bo umiem na tyle operować przeponą, wiecie, bo sobie śpiewam często, że nie brak mi oddechu. Znaczy, nie muszę tak często oddychać. Jedziemy na trudnym i mam nadzieję, że nie będę się musiał męczyć, więc... Nie, na średnim nie. Jedziemy trudny i chuj. I mam nadzieję naprawdę, że nie będę musiał nic powtarzać, bo są tutaj tylko dwa okrążenia, więc jest... Więc nie mogę nic spieprzyć tak naprawdę, nie? Bo mnie wyprzedzą, tym bardziej, że tu jedzie Supra, która jest raczej szybszym samochodem, nawet na tym poziomie. Jedzie Dodge Neon, który nie powinien być wielkim zagrożeniem. Z tego co pamiętam, to w tym wyścigu, tak, pamiętam tutaj czasami poszczególne wyścigi, największy problem sprawiał zawsze Subaru. Ale mogę się mylić i Supra też czasem może doganiać, ale ten koleś co Suprą jeździ często się rozbijał. Pamiętam gdzieś jak jechałem ten wyścig. Więc no może jakoś tak
Zobaczmy, co jedzie za mną. No właśnie, Subaru jedzie za mną, więc tak jak mówiłem, to on będzie tutaj najwięcej problemów zapewne sprawiał. Ale my też mamy Subaru, więc powinno być w miarę wyrównane. I zobaczymy po prostu, kto jest lepszy. Oczywiście on jest w pewnym sensie lepszy, bo jest botem i dostaje nagle jakieś boosty z dupy. Ale no, zdarza się, że boty, wiecie, nie przewidują tego, że może przecież jechać przed nimi samochód. No spieprzaj, czemu on jest szybszy, tego nie ogarniał. Rozumiem, że boty jeżdżą tak, jakby się jeździło na manualu, ale... O Jezu, Neon, co ty robisz? Ale na pewno jazda na manualu aż takiego przyspieszenia nie dodaje w porównaniu z automatem. Nie ma bata, żeby on mnie tak na luzie sobie wyprzedzał. Jeszcze w takim samym samochodzie, no. Jeszcze się odbija od ściany, nadal przyspiesza. Co to ma znaczyć? No tak, trudny poziom. A jak będę musiał to powtórzyć, to się wkurzę. O, spieprzył. Dobra, wyprzedziłem go i teraz nie mogę dać siebie wyprzedzić, bo będzie źle. Tutaj nie można przypieprzyć, bo będzie też źle, bo mnie wtedy wyprzedzi i w ogóle zawsze będzie... Nie! Nie, nie, nie! Dlaczego? Ale wiecie co? Nie będę powtarzał tego wyścigu, bo w jednym mogę być drugi i tak wygrać całe mistrzostwa. Bo nie jest powiedziane też, że on będzie zawsze pierwszy, prawda? W tym Subaru. No jak widzicie, tam ci dwaj przeciwnicy są słabi i nawet mnie nie doganiają. Mimo, że tak przypieprzyłem. Okej. Pierwszy wyścig przegrałem, ale pewnie będą jeszcze co najmniej dwa. A jako, że są po dwa okrążenia, może nawet trzy, więc jeszcze mam szansę wygrać. Następny wyścig. Need for Speed Underground. Czemu nie ma żadnego obrazka teraz? O. On nie ma stylingowanego wizualnie Subaru prawie. Dlaczego on jest dopuszczony do wyścigów? Ma za mało swagu przecież. Odwafluj się, ziomal. No kurde, co jest? A neony se zainstalował, co za wieś. To już mój samochód mniej wieśniacki jest. Chociaż wygląda jakoś bardziej sportowo, a nie takie, kurde, Janusz z Lublina. Oczywiście nie mam nic do ludzi z Lublina. Tak po prostu randomowo mi się to miasto jakoś nawinęło na język. No taki Janusz sobie, zobaczcie, kupił Subaru. I myślisz, że jest teraz co? Królem driftu, offroadu, czegoś? Czy po prostu się cieszy, że ma Subaru? Nie wiem. I sobie dodał neony. Czerwony kolor, żółta naklejka i żółte neony. Nie ma nic piękniejszego. Dlaczego to zrobiłeś? Zjebie. No cóż. I kiedyś widziałem na Facebooku ktoś, nie wiem, w jakiejś grupie pewnie, ktoś podrzucił taki link na OLX, gdzie koleś miał Renault Megane, nie? Nie wiem dokładnie, które, znaczy, bo się nie znam na Megankach. W każdym razie to było Megane w wersji bodajże coupé, czy coś takiego, z takim, wiecie, krótkim tyłeczkiem. I było takie ciemne, chyba czerwone, jak dobrze pamiętam. I miało takie zajebiście jasne neony, nie? Zamontowane. Po prostu wieś, jakich mało. Neony w ogóle w samochodach mi się nie podobają, chyba że nie napierdalają jakoś mocno, nie? Jak świecą sobie tak jakoś tam, wiecie. Jak w tej grze na przykład, nie? W tej grze neony są spoko. Takie neony to okej, okay, jakby ktoś miał. Ale tamto Renault to miało takie jasne, to kurde, wyglądało po prostu paskudnie. Jeszcze się koleś chwalił, stuningowany, może coś tam pod machą miał. Nie wiem, nie zagłębiałem się, w każdym razie wyglądało po prostu okropnie. Mimo, że sam samochód już nie jest, no sam w sobie tak nie jest za ładny, przynajmniej jak dla mnie. Mi się nigdy Renault żadne nie podobało. No i wygraliśmy sobie ten wyścig na luzie. Te debile jeździły tym skrótem albo coś. Tamten Subaru się rozjebał. No i jest ostatni, bardzo dobrze mu tak. Czyli już na pewno wygram ten turniej. Już nie ma szans, tam ten koleś w ogóle ze mną jedziemy na ten wyścig.
Pewnie się dziwicie i w ogóle, dlaczego ja mówię, jedziemy ten następny wyścig, ale to jest dla mnie taka informacja, że wiecie, tu jest takie cięcie, bo mi przerywa to nagrywanie. Głupi action. Bo głupia gra musi zmieniać rozdzielczość, mimo że nawet nie przechodzi do menu, tylko z wyścigu, zaraz do wyścigu. Więc to jest akurat strasznie gówniane. I muszę wznawiać nagrywanie, więc po prostu mówię ten następny wyścig zawsze albo coś, albo jak kończę wyścig, takie ok, kontynuujmy czy coś. Bo wiecie, wtedy mi łatwiej wiedzieć, kiedy muszę zrobić cięcie w ścieżce tego mojego głosu, tak? Żeby to dopasować wszystko ładnie. Myślę, że nawet w poprzednich odcinkach było ok. Może tam czasem było nawet niesekundowe opóźnienie, znaczy półsekundowa desynchronizacja, może coś takiego, nawet może mniej. Ale było ok ogólnie i jak dla mnie było spoko. Alright. Znowu te zasrane barykady, kurde. Czemu road closed? Kto normalny takie coś robi? Jezus Maria, most podnieśli, żeby łódź przepłynęła. Road closed. Go some other way, bitch. Zostawiamy ci pachołków. Cebula. Buractwo. Tak, jak ktoś ogląda Zapytaj Beczkę, to wie o co chodzi. Pewnie. O nie, co ja zrobiłem? Dlaczego? What the fuck? Co ja odjebałem? Dlaczego? Dlaczego ja wtedy tak skręciłem? Już mnie dogania jakiś kurde pener. Dobra, wyprzedzamy sobie tutaj trafiki, bo oni są trafikami, są wolniej. Te. Okej. Nie! Musiał wyjechać, no musiał. No normalnie. Kurwa, przyjebał tamten koleś. I dobrze, jeszcze zatrzymał drugiego. O rany. Boty, po prostu boty. No ale ja też walłem, więc w sumie nie mogę narzekać. Ale te kasztany mnie doganiają, kurde, mimo wszystko, bo oni są oszukani i w ogóle. Ja tutaj zwalniam jadąc, bo tam pod górkę jest i takie wyboje, a oni mnie tutaj na luzie doganiają, to jest głupie i to mnie wkurza właśnie w tej grze. Ale oprócz tego to mnie tutaj mało co wkurza, no chyba że któryś wyścig muszę jechać milionowy raz, bo nie mogłem wygrać przez jakiegoś cwela, który dostawał boosta nagle. No i dobra, jak mówiłem, to Subaru nie miało już po prostu szans na wygraną ze mną. Nawet jakbym był drugi. On by miał. Teraz dostał 6 punktów, czyli miał 8. A bo i nawet nie miał tyle teraz, nie dostał 6. Więc no, po prostu nie miał szans. I mamy drugi poziom silnika, drugi poziom skrzyni biegów i opon. Więc to już jest coś. Mamy już pierwszy początek tuningu. Na poziom drugi, więc kontynuujmy sobie do garażu. I tutaj w tym garażu idziemy na tuning. Zobaczymy, jakie będziemy mieć osiągi po zamontowaniu nowych części. Silnik oczywiście teraz będziemy mogli kolorować, ponieważ te rury czy coś tam jakieś tutaj są już inne, tutaj te grubsze są takie, widzicie? I to właśnie można kolorować. Mamy lepsze przełożenia, tak? Skrzynie biegów, czyli prawdopodobnie będzie to krócej trwało każde przełożenie. Tak, taka ciekawostka. Tutaj macie zawsze napisane, który co dodaje. Krótka zmiana biegów i te sprawy. Tutaj wyższy moment obrotowy, zacisk dużej wydajności, czyli będziemy mogli mieć większą prędkość maksymalną, bo duży moment obrotowy w sumie nam zwiększyło, prawda? Bo to zmniejsza. A właśnie. Jest też takie coś, że. Że właśnie każdy samochód, nieważne ile miał biegów wcześniej, jak ma zamontowany trzeci poziom skrzyni biegów, dostaje szósty bieg. Więc to jest taki plus. To jest taka całkowicie nowa skrzynia biegów wtedy pewnie. Nowe oponki oczywiście. Weźmy sobie od Yokohama, bo why not? Ogólnie to. Chwila. Tak sobie jeszcze zobaczę.
Wszystkie te trzy filmy opon, które tu mamy, są chyba japońskie, co nie? To ja wiem, że jest japońskie. Yokohama zapewne też. Kumho też, bo brzmi mi na japońskie. No i dobra, zobaczmy sobie teraz, ile nasze Subaru ma statystyk. Prędkość maksymalna na 6, przyspieszenie 4, bardzo słabe przyspieszenie. Prowadzenie 5. Zobaczmy sobie, ile ma Honda, bo Honda to jedyny samochód. No dobra, jeszcze Lancer może być. Lancer ma lepsze przyspieszenie, ale za słabą prędkość maksymalną, więc nie bierzemy go. Zobaczmy Hyundai, bo Hyundai się całkiem spoko jechało. No cóż, nie, to nie. Hyundai odpada. Focus też, tak myślałem nad Focusem. Nissan Sentra niby tutaj jest dobry dość, ale jakoś mi się nie widzi nim jeździć. Nie podoba mi się za bardzo. Ten tył jest taki jakiś dziwny. Dodge Neon może. O, patrzcie to. Dodge Neon, kurczę, jest taki szybki, że kurde, najszybszy. O kurde, miata wymiata normalnie. Patrzcie to, przyspieszenie na 5, prędkość na 7 i prowadzenie na 7. What the fuck? Ale nienawidzę tego samochodu, jest brzydki, za lekki dla mnie, to po pierwsze. I zobaczcie to, no zobaczcie, prowadzenie się zwiększa, prędkość maksymalna się zwiększa. Więc bierzemy sobie z powrotem Hondę, because why the fuck not? To jest nadal świetny samochód, prawda? No i dobra, sobie zakończymy tutaj odcineczek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. I łapeczki w górę, łapeczki w górę. Pamiętajcie, są najważniejsze oczywiście. Nie no, aż tak mi nie zależy na łapkach. Zawsze mam, zawsze ktoś mi da łapkę w górę. Na każdym filmie mam łapkę w górę, co najmniej jedną. Więc mam przez to rozumieć, mogę, że się chociaż jednej osobie lub więcej podobają moje filmy. Ale pamiętajcie o subie. Jeśli naprawdę Wam się podoba film, oglądaliście poprzednie odcinki, nie bójcie się zasubskrybować. Jeśli lubicie Need for Speedy, będę nagrywał Need for Speedy, bo ja też lubię Need for Speedy. Nawet mam w planach. Ogólnie samochodowe gry będą się pojawiać na kanale jak coś, więc zapraszam. Dobra, to by było na tyle. Cześć.